Cześć kochani, witajcie na kanale SimMess. Dzisiaj dokończymy sobie meblowanie sklepów na ulicy Pokątnej. Przepraszam, jeżeli będę brzmieć kiepsko, ale straszliwie boli mnie dzisiaj głowa, a bardzo chcę też dzisiaj do Was ten filmik wypuścić. Mam nadzieję, że mi się to uda, chociaż nie wiem, czy zdążę po prostu przed nocą. Jeśli nie, to będzie problem, bo komputer wraca do pracy i będę miała cały tydzień bez komputera. A to będzie oznaczało, że prawdopodobnie filmik pojawi się dopiero w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie i że dam radę i że mi się uda i że moja migrena mnie nie pokona. Fighting, fighting. Dajemy radę, słuchajcie, dzisiaj. Tak, jak mówiłam, urządzamy dalej ulicę Pokątną. W pierwszej kolejności pójdzie sobie dziurawy kocioł. I ugrzęzłam. Ugrzęzłam urządzając dziurawy kocioł. Zresztą potem ugrzęzłam jeszcze kilkakrotnie, dlatego tyle to trwało. Oczywiście, jeżeli śledzicie Instagrama, to widzieliście, że wrzucałam zajawki tego, że buduję, ale oprócz tego, że buduję, to jeszcze się bawiłam, sprawdzałam, jak to działa, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Zajawki były raczej z poprzednio budowanego sklepu z eliksirami, ale zdarzyło się też coś tutaj właśnie z tego dziurawego kotła. Przy okazji powstała też Simeczka, która jest czarownicą, totalnie przez przypadek, ale po prostu potrzebowałam jakąś modelkę tutaj. Która też modelkę i kogoś, kto posprawdza, jak to wszystko działa lub nie działa. Jeszcze nie sprawdzałam pozostałych sklepów, jeszcze się nim nie bawiłam tak do końca. Na razie w sumie tylko ten, no te dwa, tak? Alchemiczny i to, co teraz widzicie, czyli dziurawy kocioł. Zaczęłam nietypowo, bo od toalet. Głównie dlatego, że tak jak mówiłam, utknęłam i nie do końca wiedziałam, jak chcę to rozwiązać. To jest trochę problem właśnie przy budowaniu takich parcel, gdzie na jednej parceli próbuję umieścić zarówno jakiś bar, jak i sklep, jak i to, jak i tamto, a Simsy nie przewidują możliwości, żeby te rzeczy tak naprawdę działały z sensem. No ale też z drugiej strony ja buduję bardziej dla budowania niż dla rozgrywki, a do rozgrywki zawsze można to sobie jakoś tam dopasować, tak żeby działało tak jak chcemy. Mam nadzieję w każdym razie. Nie wiem właśnie, kurczę, szczerze mówiąc, jak trzy sklepy na jednej parceli, czy to w ogóle ma rację bytu. No bo też nie jest to tak jak w Trójce, że jak zbudujesz sklep, to ci się automatycznie pojawiają sprzedawcy, tylko tutaj chyba musisz faktycznie to jakiejś rodzinie sprzedać, w sensie jakaś rodzina musi się tym zajmować i wtedy to działa jako sklep. Nie jestem, szczerze mówiąc, pewna. Ja już to kiedyś robiłam lata temu, nawet film z tej budowy można zobaczyć na kanale, gdzieś na samym początku, pierwsze kilka filmów. I to działało i faktycznie można było tam pójść coś kupić, ale ja nie pamiętam, jak ja to zrobiłam. Chyba musiałam faktycznie po prostu jakąś rodzinę stworzyć, która była właścicielem tego sklepu i go prowadziła. Tak mi się wydaje, że tak to rozwiązałam. Ale szczerze powiedziawszy, totalnie nie pamiętam. Spróbuję tutaj się tym pobawić, tak sądzę, żeby to jeszcze sprawdzić. No ale tymczasem właśnie budujemy sobie ten dziurawy kocioł. Jak mówiłam, miałam początkowo problem, bo nie byłam pewna, jak chcę, żeby on wyglądał. Bo z jednej strony, wiecie, dziurawy kocioł kojarzy mi się z taką totalną speluną. Niezbyt przyjemnym, szczerze mówiąc, miejscem, takim trochę zadymionym, w którym, no może niekoniecznie spotykają się typy spod ciemnej gwiazdy tylko, ale również się trafiają. Takie, wiecie, no miejsce spotkań czarodziejów z różnych branż i różnych też chyba poglądów. Tak mi się wydaje, ale może ja mam tutaj jakieś nieprawidłowe to skojarzenie, nie wiem dlaczego. No, w sumie dziurawy kocioł i ulicę Pokątną najbardziej pamiętam z pierwszej części Harry'ego Pottera, jeśli chodzi o film. No i oczywiście gdzieś tam moje wyobrażenie z czasu czytania książki, ale potem wiadomo, po obejrzeniu filmu to się wszystko zlewa i tworzy się jakaś nowa idea.
No więc nie wiem, nie wiem. Jestem ciekawa, jak wy sobie wyobrażaliście dziurawy kocioł i co sądzicie o tym moim? Czy on choć troszeczkę waszym zdaniem tutaj jest, wiecie, przypomina to, co powinien przypominać? No z jednej strony chciałam oczywiście, żeby były miejsca do, żeby sobie usiąść, zjeść coś, przekąsić, napić się piwa i innych trunków, mleka też. Chciałam, żeby był bar, no on się oczywiście pojawił, bar musiał się pojawić, no, trudno, żeby dziurawy kocioł nie miał baru, szynku właściwie. Ale też chciałam właśnie, żeby pojawiły się takie elementy dekoracyjne, jakieś początkowo myślałam o jakichś rzeźbach, takich, które jakbyś tam znalazły totalnie przypadkiem, wiecie, a to jakiś kościotrup, a to jakiś, ale w sumie potem nawet nie kościotrup, tylko ten Puszkin, w sensie zbroja, ale nie mogłam znaleźć. Ja nawet nie wiem, czy w czwórce jest zbroja, czy mi się uwidziało i w zbroi w czwórce nie ma. Jest kościotrup, to na pewno, ale nie pamiętam, czy jest zbroja. W każdym razie nie znalazłam, postawiłam tego gostka, który tam teraz stoi, a potem go w ogóle zmieniłam na coś innego, bo mi się koncepcja zmieniła. W ogóle też tak nie wiem, nie jestem do końca jeszcze chyba zadowolona z tego, jak mi wyszło to pomieszczenie. Mam wrażenie, że tam jest po prostu wciąż za mało tych elementów takich dekoracyjnych, które będą tworzyły klimat tego miejsca. Nie wiem, być może jeszcze będę tutaj po prostu dopieszczać sobie, ale chciałam już Wam pokazać. Bardzo się ucieszyłam, że gdzieś tam wyskoczyły mi te, no, Boże, lampiony Boże, jak to się nazywa? O matko, moja migrena mi teraz po prostu odebrała, wiecie, nie wiem, co to jest. Dynie. Te dynie. Dynie są fajne i dynie mi tu bardzo podpasowały, bo one z jednej strony mają, wiecie, taki vibe właśnie harropoterowy, taki z jednej strony Halloween, z drugiej strony dzieciaki, zabawa i w sumie taki bardzo pozytywny vibe, a z drugiej strony, no jednak kurczę, Halloween, duchy i inne takie i bardzo mi podpasowały tutaj. Nawet nie wiem, może powinnam dać ich trochę więcej i właśnie zrobić taki Halloweenowy trochę styl tutaj w tym dziurawym kotle. Na górze dałam łóżko i zrobiłam taki pokoik jakby na wieży, niby tam dla właściciela może, prowadzącego czy kogoś. Zasadniczo jest on dostępny dla wszystkich, bo jak wylądujecie na takiej parceli, to czasami SIM wam się zmęczy, a jeszcze chcielibyście trochę tu pobyć i można się przespać. No właśnie, można trochę odpocząć. Przydało się, bo jakby przyleciałam tutaj jakąś randomową simką i potem stwierdziłam, że w sumie do filmików chciałabym, żeby ona wyglądała jak czarownica, więc ją przebrałam. Tak, więc zasadniczo spoko to wyszło. Teraz już przeskoczyliśmy sobie do urządzania. Jak się nazywała księgarnia? Nie pamiętam, możecie mi przypomnieć. Nie będę teraz tego sprawdzać. Nawet nie wiem, czy ona miała nazwę. Pewnie miała, bo Rowling jednak jest dość dokładna w tym względzie. Tak, jeszcze na chwilę będziemy przeskakiwać do poprzednio urządzanych miejsc, bo urządzając na przykład księgarnię, trafiałam po prostu na fajne obiekty, które pasowały mi do poprzedniego wnętrza, a po prostu mi nie wyskoczyły, nie zwróciłam na nie uwagi wcześniej, a teraz po prostu urządzając. No, trafiłam na nie i stwierdziłam, o, to by fajnie wyglądało tam, więc trochę przeskakuję. Myślę, że dobrze. Wracamy teraz znowu do urządzania tej księgarni. Też jakoś, kurczę, miałam na nią zamysł i umarło. Nie wiem. Ale to wiecie co, to tak to jest, jak się buduje jakąś taką dużą budowlę i dzieli się to na kilka dni, a nawet tygodni, bo ja po prostu nie jestem w stanie tego zrobić w ciągu jednej rozgrywki, bo tego jest za dużo i mi ręka omdlewa. Ja i tak pracuję na co dzień z komputerem, więc niestety cierpię na choroby zawodowe i bóle nadgarstka i tak dalej.
Więc jakbym jeszcze miała spędzać po pracy kilka do kilkunastu godzin dziennie na komputerze, to po prostu musiałabym się chyba przerzucić na obsługę lewą ręką. Może to nie jest głupi pomysł, żeby się nauczyć obsługiwać myszkę lewą ręką. Taki skill nowy. Muszę o tym pomyśleć, muszę to poćwiczyć. Tak, ale robimy tą księgę rękę. Jest oczywiście wejście na górę. Nie wygląda tak, jak chciałam, żeby wyglądało, bo nie przemyślałam. No, nie przemyślałam tego. Bo budując budynki, skupiałam się bardziej na tym, jak one wyglądają z zewnątrz. I trochę, no nie żałuję tego, bo trochę o to mi chodziło w pierwotnym zamyśle, że chciałam, żeby ta ulica jednak z zewnątrz, wiecie, żeby to fajnie wyglądało. A to, jak jest w środku, to stwierdziłam, że a! Zobaczymy. Będziemy po prostu urządzać to, co nam się zbuduje i będziemy sobie z tym po prostu jakoś radzić. Ostatecznie i tak nie wyszło źle, całkiem ustawne wyszły te pomieszczenia i całkiem fajne. No, ale wiecie, chciałam zrobić tą właśnie drabinę taką, jeszcze pierwotnie w ogóle to miał być sklep Ollivandera. Sklep Ollivandera ostatecznie wyszedł jakiś taki zupełnie inny i kompletnie nie oliwanderowski, bo go połączyłam z miotłami, więc tutaj mi się rozjechało z pierwotną koncepcją, ale to właśnie mówię, jak się buduje coś przez tak długi okres, to koncepcja się zmienia. I często zmienia się w trakcie budowania. I nic się na to nie da poradzić. Znaczy, być może da się na to poradzić coś, jak się jest kimś innym niż ja, ale ja mam taką tendencję, że idę z falą, wiecie, tam, gdzie mnie niesie w danym momencie to, co robię. A czasami niesie mnie gdzie indziej niż planowałam, że mnie poniesie. Ale ostatecznie, wiecie co, naprawdę jestem zadowolona. Zadowolona jestem też z funkcjonalności tego, bo całkiem fajne rzeczy mi tutaj się wytworzyły. Właśnie to pięterko na przykład, na które można wejść tylko po tej drabinie. I z tego pięterka wyszedł taki trochę tajna baza czarodziejów, taki salonik tajny, gdzie można poczytać czarodziejskie księgi i faktycznie czarodziejskie, bo ja tu rozłożyłam te czarodziejskie księgi na stołach i tak dalej, więc one sobie tutaj leżą i są faktycznie dostępne dla Simów. Chyba nie wszystkie, które występują, ale jest ich sporo. Za chwileczkę to zobaczycie, jeszcze po prostu nie doszłam w budowie do tego, a już doszłam w głowie do tego. I oczywiście można też sobie pograć w Nieobudź Lamy, bo to mi też tutaj jakoś tak zapasowało klimatem, to Nieobudź Lamy do tego miejsca. Więc mówię, wyszedł właśnie taki fajny, tajny salonik, gdzie można spędzić spokojnie czas i nie być przez nikogo nagabywanym. Być może to jest po prostu salonik nie Ollivandera, no sprzedawcy książek, whatever, nieważne. Niestety nie ma tutaj toalety, to znaczy toaleta w tym, na tej ulicy znajduje się w sklepie alchemicznym i sporo toalet jest właśnie w tym, w dziurawym kotle, więc myślę, że wystarczy. Myślę, że wystarczy. Jakoś nie pomyślałam, żeby w innych miejscach jeszcze toalety tutaj robić, a chyba nie są konieczne, mam nadzieję. No najwyżej Simowie będą musieli szybko biegać. No i właśnie na dole, pod tym salonikiem znajduje się sklep z różdżkami, miotłami i tymi takimi zwierzakami czarodziejskimi. Nie pamiętam, znowu nie pamiętam, jak to się nazywa, ale tak jak już mówiłam, moja migrena mnie dzisiaj pozbawia słów. Co nie znaczy, że jak nie mam migreny, to nigdy mi słów nie brakuje. Brakuje mi to bardzo często. Dziury w mózgu. Dziury w mózgu, starość, nieradość, takie dam. Tak, znalazłam, no właśnie, znowu znalazłam coś, co mi pasuje do wnętrza poprzedniego, urządzając wnętrze kolejne. No tak to już po prostu w życiu bywa, ale nic na to nie poradzimy. I tak, i znów się cofnęłam do saloniku, bla bla bla, bo właśnie teraz będę układać chyba te książki, tak, będę dodawać stoły i będę po prostu układać masę ksiąg magicznych tutaj w okolicy. Półki niestety nie zdały egzaminu, bo nie chcą na nich książki leżeć. Ale to nic, położymy stół i na stole rozłożymy po prostu masę magicznych ksiąg.
Więc jeśli macie jakichś czarodziejskich simów, których chcecie wysłać na pokątną, to dawajcie łapki w górę. I wtedy umieszczę te budynki w galerii. I dam Wam linki do ściągnięcia. No tak, krowokwiat musiał się pojawić na pokątnej, to po prostu się nie dało inaczej. Nawet myślałam, żeby dać portal, ale był trochę za duży, więc dałam spokój. No i właśnie wypakowuję, słuchajcie, te wszystkie miotły i te wszystkie obiekty magiczne. Będę je potem sobie tutaj układała. Bardzo dużo zieleni załadowałam na tą pokątną, ale ona mi się tak z magią kojarzy, że chyba nie mogło być inaczej. Ten odcień zieleni. No i wyszedł mi tu taki, wiecie, taki sklepik trochę, miał być oliwander pierwotnie, a wyszło, nie wiem co, taki elegancki bardziej trochę, wiecie, z różdżkami. Postanowiłam te różdżki poumieszczać w tych takich specjalnych gablotkach, każda różdżka w osobnej. Uważam, że to bardzo jest urocze i fajnie wygląda. No więc wyszło z tego taki trochę jubiler z różdżkami. Oczywiście po prostu zanim zdecydowałam, jakie chcę stoły w tym sklepie, to spędziłam chyba z 40 minut. Tu widzicie to na przyspieszeniu, szczęściarze. Ja spędziłam po prostu masę czasu na wybieraniu stołów, na których mają leżeć te gablotki. No cóż, to jestem ja. To jestem ja i Simsy, które stwierdziły, że nie na każdym stole gablotki będą leżeć na tej samej wysokości, bo im się kot nie zgadza. Nie, nieważne. Chyba teraz tak, właśnie. Ostatecznie będą szklane stoły. Średnio to mi początkowo mi to średnio pasowało właśnie do pokątnej, ale ostatecznie stwierdziłam, że jubilerski styl. Tak mi się z jubilerem, z takim eleganckim sklepiem skojarzyło, więc stwierdziłam, że dobra, dobra, niech tak będzie. Damy tam też drogie miotły, wiecie, wysoka półka, czemu nie? Dorzuciłam też świece, bo pasowały klimatem. I co jeszcze? A, i te zwierzaczki. Te zwierzaczki pojawią się na końcu, bo oczywiście początkowo o nich zapomniałam, a potem musiałam je gdzieś jeszcze wcisnąć. Ale okej, okay, okej. Okay. Pokątna właśnie jest taką ulicą, która mi się kojarzy z dużą ilością bibelotów i drobiażdżków, i po prostu wszystko jest na wszystkim i jest bardzo takie zapchane i jest takie dobre słowo po angielsku cluttered. Nie wiem, jak to po polsku. Umknęło mi znowu. Nieważne. Dzisiaj jest dzień zapominania słów. Możecie sobie w komentarzach wpisywać słowa, które zapomniałam. A, masakra. No nic. No nic, słuchajcie. Nic nie szkodzi. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. W ogóle nagrywam dla Was podkład tutaj dźwiękowy i składam ten filmik. Na YouTube panna Scarlett, Miss Scarlett nagrywa live'a i powiem Wam, miałam dylemat, czy oglądać i słuchać, czy nagrać dla Was ten podkład, ale no po prostu jak tego dzisiaj nie zrobię, no to nie zrobię tego przez tydzień, więc nie mam wyjścia, więc widzicie, poświęcam się dla Was. No strasznie chciałam sobie tego live'a obejrzeć, ale to nic. Myślę, że zdążę jeszcze na końcówkę. Jeszcze sobie troszeczkę posłucham i zobaczę, co tam ciekawego się dzieje w pokoleniach u pani Scarlett, a właśnie u mnie też się będą szykować pokolenia. Gdyż ponieważ to jest moje marzenie od dawna, odkąd ten kanał istnieje, mimo przerwy, która na nim była, ja cały czas marzę o tym, żeby zrobić serię pokolenia i dojrzewam do tego. Już jestem prawie gotowa. Mam nadzieję, że nic mi w tym nie przeszkodzi, bo po prostu tak bardzo, bardzo chcę to zrobić. Wkrótce pojawi się zresztą taki filmik, który jest trochę zajawką, trochę takim przygotowaniem właśnie do pokoleń. Mam nadzieję, że go dobrze przyjmiecie i mam nadzieję, że macie ochotę oglądać kolejne filmiki z serii Pokolenia, bo to już no, taka seria z jednej strony kultowa, ale z drugiej strony było już tego trochę. No ale co poradzę? No, każdy, chyba każdy YouTuber, każdy SimTuber,
który zaczyna gdzieś tam nagrywanie, ma takie swoje challenge, które faktycznie chce zrobić, które wydają się ciekawe i dają takie duże pole do popisu, a dziesięciolecia faktycznie są takim challenge'em. Ja nie wiem, czy ja dam radę, bo jak zapewne wiecie, u mnie challenge kurczę. No niestety, ta przerwa kilkuletnia zepsuła trochę sytuację. Bardzo, bardzo się staram ją naprawić. Naprawdę. No dobrze, słuchajcie, kończymy właśnie powolutku. Powolutku kończymy tutaj urządzanie. Ja jeszcze właśnie dokładam jakieś takie pierdółki, które zajmą trochę miejsca, dodadzą trochę charakteru temu wnętrzu. W sumie te gładkie ściany, teraz tak się zastanawiam, czy to był dobry pomysł. Ten kolor mi się mega podoba, ale ponieważ one są gładkie, to pomieszczenie nadal nie wygląda na tak zagracone, jak ja bym chciała, żeby było zagracone. Nie wiem, może powinnam jeszcze tu dywany walnąć. Albo na tych ścianach powieszać więcej, wiecie, więcej tych mopów i innych. A no i oczywiście na pokątnej musiała się pojawić ta studnia życzeń. No, ja nie wiem, jak ja mogłam o tym nie pomyśleć na początku. Zapomniałam, że ona istnieje, a potem oczywiście trafiłam na nią przypadkiem. Mówię, no nie, no ona po prostu na pokątną, to on tu się musi znaleźć, to po prostu musi. Więc się znalazła. Szkoda, że wcześniej sobie o niej nie przypomniałam, to jakoś tak, wiecie, bardziej bym ją, znalazłabym dla niej takie miejsce i bym ją bardziej pokazała. No ale w sumie ostatecznie myślę, że i tak nie jest źle. Ale cieszę się, że mi wpadła w oko, mimo że w ostatniej chwili i że się znalazła na tej pokątnej. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że cała pokątna Wam się podoba. Jeśli chcecie, żeby znalazła się w galerii, dawajcie łapki w górę, dawajcie znać, to ją tam umieszczę. A tymczasem życzę Wam miłego simowania, do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, pa, pa!